Dzień dobry, witam w najnowszym wydaniu Studia Grupy Orlen. To wydanie zdecydowanie w świątecznej atmosferze, bo to ostatni program przed świętami i w tym roku kalendarzowym. Tym bardziej polecam. Grzegorz Szałkowski, witam serdecznie. A o czym jeszcze będziemy dziś mówić? Stawiamy na polskie produkty. Kampania edukacyjna dla użytkowników dróg. Orlen Team, 20 raz na rajdzie Dakar. Trwa kampania społeczna Wybieram 590, zachęcająca Polaków do wybierania podczas codziennych zakupów rodzimych produktów i usług. W jej ramach odbyła się pierwsza, choć nie ostatnia akcja Sobota dla Polski, kiedy organizatorzy szczególnie zachęcali konsumentów do poszukiwania i nabywania polskich produktów lub tych wytworzonych w naszym kraju. Kampania, której partnerem strategicznym jest PKN Orlen, ma uświadomić Polaków, że zmiana nawyków konsumenckich i wybieranie podczas codziennych zakupów produktów pochodzących od polskich producentów korzystnie wpłynie na rodzimą gospodarkę. Mowa tu nawet o kilkudziesięciu miliardach złotych. Nasz segment detaliczny z roku na rok powiększa swoje wyniki finansowe. W tym roku po trzech kwartałach EBITDA segmentu detalicznego jest o 600 milionów większa, więc jakby widać, że ta współpraca z polskimi dostawcami to jest współpraca taka win-win, czyli jakby my na tym zyskujemy i oni na tym zyskują i przede wszystkim zyskuje na tym klient. Natomiast rzeczywiście no, trzeba mieć świadomość taką szerszą, że współpraca z polskimi firmami napędza polską gospodarkę. Nasz koncern od wielu lat sukcesywnie rozwija ofertę detaliczną na stacjach w oparciu właśnie o polskie produkty. W tej chwili z dumą mogę powiedzieć, że już 85% naszego asortymentu na stacjach paliw to są produkty polskie, wyprodukowane przez producentów polskich albo wyprodukowane w Polsce, co nas napawa niezwykłą dumą i jest to zgodne z tymi trendami, które też są na rynku, o których klienci nam mówią. Inicjatywę Wybieram 590 Sobota dla Polski wsparło wiele polskich firm, instytucji oraz osób zaufania publicznego, a także aktorów i dziennikarzy. O kampanii Dobry Kierowca mówiliśmy już w naszym programie. Teraz poświęcimy kilka chwil na wydarzenie, które w jej ramach się odbyło. Błonia PGE Narodowego w ostatnią niedzielę były miejscem spotkania z naszymi sportowcami, a także przedstawicielami policji i ratownictwa medycznego, którzy przekonywali do formowania korytarzy życia na polskich drogach, a przy okazji wyjaśniali przepisy tzw. jazdy na suwak po niedawnych zmianach w przepisach o ruchu drogowym. W związku z nowelizacją przepisów o ruchu drogowym obowiązkiem kierowców będzie, oczywiście w określonych okolicznościach, jazda na suwak oraz formowanie tak zwanego korytarza życia. Korytarz życia to jest coś super ważnego i bezpiecznego, bo karetka po prostu szybko przejedzie między samochodami, które się rozjadą na zewnętrzne strony pasu. Na pewno ułatwiające jazdę i rozkorkowujące sytuacje to jest jazda na suwak. Dla uczestników spotkania przygotowano wiele atrakcji, m.in. animacje i konkursy dla dzieci, spotkanie ze strażakami i możliwość sprawdzenia wiedzy ze znajomości zasad kodeksu drogowego. Każdy, kto odwiedził Błonia PGE Narodowego, mógł także porozmawiać z kierowcami Orlen Teamu oraz przedstawicielami ratownictwa medycznego i policji o tym, jak w prosty sposób może przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa na polskich drogach. Polscy kierowcy jeszcze jeżdżą troszeczkę za szybko. Jednak ta prędkość jest przyczyną, moim zdaniem, 90 wypadków. Jeśli zwolnimy o te czasami 10-15 km na godzinę, tak jak mówiłem, ograniczenia, możemy zapobiec wielu, wielu wypadkom. Niedzielne wydarzenie zorganizowano we współpracy PKN Orlen z Policją oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, stąd obecność na nim premiera Mateusza Morawieckiego. Ogromnym zainteresowaniem odwiedzających cieszył się specjalnie przygotowany tor do jazdy pokazowej, na którym zawodnicy dali pokaz niecodziennych umiejętności. Z okazji 60-lecia zakładu produkcyjnego w Płocku w Muzeum Mazowieckim odbyło się okolicznościowe spotkanie. Powstanie ówczesnych mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych wspominali pracownicy, świadkowie tamtego jakże ważnego dla przyszłości miasta wydarzenia. To jest przepięknie spędzony czas dla inżyniera, który realizował jakieś zadania naprawdę na owe czasy bardzo nowoczesne, a dzisiaj to owocuje tym, że ten zakład między innymi ma dobre podstawy, żeby być dobrym, wspaniałym zakładem w tym rejonie Europy. Po pierwsze, człowiek był młody, po drugie, te instalacje były nowe, nowoczesne. Były takim wyzwaniem dla specjalisty. No po trzecie, atmosfera była dobra, była bardzo dobra atmosfera. Tak jak już wcześniej mówiłem na spotkaniu, nikt nie myślał o nadgodzinach, tylko żeby schodząc ze zmiany przekazał instalację w dobrym stanie chodzącym. Te pierwsze lata moje to już troszeczkę okrzepła była
rafineria, bo ja w 1967 roku dopiero zacząłem pracę w Pekinie, tym niemniej na instalacji, która była na owe czasy bardzo pożądana w kraju, bo poprawiała liczbę oktanową benzyny na reformingu. To było doświadczenie ogromne. Miło mi było, że tu na sali nawet byli pracownicy, z którymi rozpoczynałem w 1967 roku pracę na reformingu pierwszym. Było to tak sympatyczne, że uważam, że dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Natomiast cieszę się, że ktoś jest, kto jeszcze chce tego posłuchać. Z nowymi zawodnikami na nowej trasie Orlen Team już wkrótce wyruszy na kolejny rajd Dakar. W barwach zespołu po raz kolejny pojadą Kuba Przygoński, Adam Tomiczek i Maciej Giemza. Do składu dołączyli utytułowany kładowiec Kamil Wiśniewski, dla którego będzie to czwarty start w Dakarze, oraz jeden z czołowych kierowców cross country Martin Prokop. Zmagania w Arabii Saudyjskiej rozpoczną się 5 stycznia 2020 roku. Po Afryce oraz 11 latach spędzonych na bezdrożach Ameryki Południowej, legendarny rajd Dakar przenosi się do Arabii Saudyjskiej. 42. edycja tej wielkiej motoryzacyjnej imprezy będzie wyjątkowa dla Orlen Teamu, którego zawodnicy na trasie rajdu staną po raz 20. Spośród nich najbardziej doświadczony jest Jakub Przygoński, który po raz kolejny zasiądzie za kierownicą Mini. Nowe miejsce, nowe wyzwanie. Będziemy ścigali się w Arabii Saudyjskiej. No moim celem na rajd Dakar jest walka o podium. I wydaje mi się, że jesteśmy na to gotowi. Prędkość jest, samochód jest, więc tylko szczęście i będzie dobrze. W nadchodzącym rajdzie zawodnicy pokonają 12 etapów o łącznej długości 7,5 tysiąca kilometrów, w tym 5 tysięcy kilometrów odcinków specjalnych. Start w Arabii Saudyjskiej będzie ogromnym wyzwaniem dla wszystkich kierowców ze względu na brak doświadczenia na tamtejszych trasach. Ja już tego startu nie mogę się doczekać. Nie znamy jeszcze tamtejszej pustyni, tamtejszych dróg, dlatego już odliczam dni i godziny do 5 stycznia. Poza znanymi już Jakubem Przygońskim i motocyklistami Maciejem Giemzą oraz Adamem Tomiczkiem, do sportowej rodziny Orlen Teamu dołączy dwóch nowych zawodników. Jednym z nich jest doświadczony czeski kierowca Martin Prokop oraz utytułowany polski kładowiec Kamil Wiśniewski. Dołączenie do czołówki światowej, tak, do teamu z długą historią, jest dla mnie dużym osiągnięciem. Cieszymy się z dołączenia do Orlen Teamu. Widziałem dotychczasowe zaangażowanie Orlenu w motorsport. Obserwowałem, jak bardzo Orlen wspiera Kubę Przygońskiego. Będziemy próbować wykonywać tak samo dobrą robotę jak Kuba i dawać kibicom dużo radości. 42. edycja rajdu Dakar będzie trwała od 5 do 17 stycznia. Z Jeddy wystartuje łącznie 351 pojazdów, samochodów, motocykli, quadów i ciężarówek. Jeśli w naszych firmowych mediach wewnętrznych pojawiają się zaproszenia na ten kiermasz, niechybnie oznacza to nadejście świąt Bożego Narodzenia. Można powiedzieć, że to przedświąteczna tradycja, a w tym roku kiermasze z rękodziełem podopiecznych domów pomocy społecznej odbyły się w Płocku i w Warszawie. Można przybierać strojki, choinki, bombeczki, wszystko tak naprawdę, co sobie tam ktoś wymyśli. I jest to zupełnie coś innego niż to, co możemy kupić w marketach. Ludzie przygotowują własnymi siłami i jakoś tam w jakiś sposób się wykazują, tak? Jest tak wyjątkowe rzeczy można kupić. Prowadzę terapię ceramiczną, więc robię rzeczy w glinie, więc one wymagają czasu. Wymagają tego, żeby tą glinę obrobić, ona musi później schnąć. Dopiero później to wypalam szkliwie i znowu wypalam, więc proces takiego stworzenia czegokolwiek z gliny to jest miesiąc. Na stałe w grudniowy kalendarz firmowych wydarzeń wpisane są spotkania, podczas których pracownicy mają okazję spotkać się z zarządem spółki i w przedświątecznej atmosferze złożyć sobie życzenia oraz podsumować mijający rok. Myślę, że wszystko tak jak chciałam, tak się ułożyło. W tym roku wróciłam do pracy po przerwie macierzyńskiej, dosyć długiej. Dobry, wymagający, ale kończy się dobrze. Rozwijający. Miałam okazję uczestniczyć w wielu projektach w tej firmie, więc tym bardziej się cieszę. Rok był ogólnie bardzo, bardzo udany, zarówno zawodowo, jak i prywatnie, tak więc mogę podsumować, że tak naprawdę oby takich okresów, takich lat było więcej w przyszłości. Myślę, że bardzo dużo zostało zrobione. Mamy chyba określone jasno cele przez nasz zarząd, więc myślę, że to był dobry rok.
patrząc w przyszłość, myślę, że będzie tylko lepiej. Na koniec naszego programu świąteczne życzenia, jakie zebraliśmy dla Państwa od sportowców z Orlen Teamu i grupy sportowej Orlen, a także od Daniela Obajtka, prezesa zarządu PKN Orlen. Cześć, to Anita Wodatrzyk, wszystkim pracownikom Grupy Orlen. Chciałabym złożyć życzenia spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, abyście Państwo spędzili te święta w rodzinnej, ciepłej, pełnej miłości atmosferze, a w nadchodzącym nowym roku spełnienia marzeń, realizacji Państwa celów i dużo zdrowia. Spokojnych świąt, dużo prezentów dla dzieciaków, ponieważ mam nadzieję też, że dużo mam młodych kibiców. I do zobaczenia w 2020 roku, żeby ten rok był też dla Was przynajmniej tak udany jak ten, który mija. Wszystkim kibicom siatkówki chciałbym życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia, a w 2020 roku wielu radosnych chwil związanych z naszym występem na Igrzyskach w Tokio. Jakub Kochanowski, bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Chciałbym życzyć wszystkiego dobrego wszystkim na święta. Oczywiście zdrowych, pogodnych, ale spokojnych świąt, żeby zatrzymać się, porozmawiać, posiedzieć, spędzić czas i po prostu nie gonić. Na te święta chciałbym życzyć całej Grupie Orlen, wszystkim pracownikom Grupy Orlen dużo zdrowia, dużo wesołych chwil spędzonych razem z rodziną. Niech te święta będą dla Was bardzo udane, ale zaraz po nich nie zapomnijcie kibicować nam na rajdzie Dakar. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. W imieniu swoim i wszystkich reprezentantów Polski w siatkówce składam pracownikom Grupy Orlen najserdeczniejsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia. A w nadchodzącym nowym roku życzę wielkich sportowych emocji i trzymajcie za nas kciuki w Tokio. Zbliżają się święta, zbliża się koniec roku. To okres, w którym składa się życzenia, ale nie tylko życzenia. To okres podsumowań. Rok 2019 był rokiem wielu decyzji, które były podjęte przez zarząd Polskiego Koncernu Naftowego. To decyzje, które budują wartość tego koncernu i to nie tylko z perspektywy roku, dwóch, ale z perspektywy parunastu lat do przodu. To realizacja wielu decyzji, ale nie byłoby tej realizacji, gdyby nie zaangażowanie wszystkich pracowników Orlenu. I za to wielkie zaangażowanie wszystkim pracownikom Orlenu chciałem z serca podziękować. Orlen to klienci. Dziękuję wszystkim. Życzę Państwu zdrowych, pogodnych, ciepłych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Dobrego, naprawdę dobrego roku 2020. Tym świątecznym akcentem kończymy to wydanie studia Grupy Orlen. Przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego 2020 roku od całego zespołu pracującego nad wydaniem naszego programu informacyjnego. Dla mnie to także wyjątkowy program, bo spotykam się z Państwem po raz ostatni, ale już dziś zapraszam do obejrzenia nowego studia Grupy Orlen już w nowym roku. Grzegorz Szałkowski, kłaniam się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.